Szczyt klimatyczny w Katowicach zbliża się wielkimi krokami. Dwa pierwsze tygodnie grudnia upłyną pod znakiem negocjacji z udziałem krajów całego świata na temat tego, w jaki konkretnie sposób walczyć ze zmianami klimatu. Ma dojść do formalnego przypieczętowania zobowiązań państw, które biorą udział w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Mają zostać przyjęte tak zwane reguły katowickie, czyli rozwiązania lansowane przez polską prezydencję, które mają zapewnić realistyczną politykę klimatyczną. Czy tak rzeczywiście będzie? Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy w Katowicach rozmową towarzyszyć, towarzyszyć będą protesty polskich górników, czy ekologów z całego świata. Na pewno atmosfera będzie napięta, ale polska prezydencja ma za zadanie utrzymać konsensus, utrzymać rzeczową dyskusję na temat tego, jak może wyglądać globalna polityka klimatyczna. Interesy są różne. Polakom będzie zależało na tym, aby nie przenosić ambicji polityki klimatycznej Unii Europejskiej na poziom globalny. Będą tu mieli jednak ograniczone pole działania, bo Unia Europejska będzie występować w negocjacjach jako jeden byt i ona będzie się opowiadać za Ambitną polityką klimatyczną, taką jak na poziomie unijnym, Polska może e, mieć okazję do wylansowania swojego sztandarowego pomysłu, który popierają różne inne kraje, czyli zalesiania jako metody walki e, z rosnącą emisją dwutlenku węgla. Jest to jakieś rozwiązanie, które pomoże odciążyć trochę polski przemysł, który nie tylko będzie się dekarbonizował poprzez redukcję emisji, a przez to też usuwanie niektórych zakładów pracy, ale także poprzez zalesianie, czyli sadzenie drzew zamiast zamykania fabryk.